to znaczy miasto przyjazne seniorom? Miasto przyjazne seniorom to jest, myślę, że takie miasto, które po prostu stara się spełnić wszystkie potrzeby związane z seniorami i seniorkami. Patrzeć na to, jakie one mają potrzeby, jak życie się zmienia, czego oczekują, nie tylko w tym kontekście opieki czy wsparcia osób, które są osobami niesamodzielnymi, ale także, a może przede wszystkim w tym, żeby jak najdłużej mogły takie osoby korzystać z tego, co miasto oferuje, żeby były aktywne, żeby czuły się dobrze. To są bardzo duże, różne programy i projekty, czasami nieoczywiste, czasami to są sytuacje, w których ja sama, kiedy rozmawiam z seniorami albo badam różne przesłanki, dowiaduję się, dlaczego na przykład nie korzystają z imprez plenerowych i tu na przykład powiem, dlatego że nie ma dostępnej toalety publicznej. To są takie sytuacje, które czasami nawet mnie, chociaż od lat się tym zajmuję, zaskakują, ale to też pokazuje, że musimy jakby miasto dla wszystkich traktować bardzo, bardzo poważnie i też razem z seniorami i seniorkami projektować te wszystkie rzeczy i projekty, i programy, nie mówiąc już o sprawach architektury czy zagospodarowania przestrzennego. A jakie to są potrzeby? Czy to są potrzeby zdrowotne, czy też są to na przykład potrzeby kulturalne, społeczne? Seniorzy mają bardzo różne potrzeby. Seniorzy i seniorki są też w różnej sytuacji życiowej. Są osoby bardzo aktywne, dla których największą potrzebą jest to, żeby czuli się potrzebni, żeby mogli jeszcze jakoś się realizować także zawodowo, czy sportowo, czy kulturalnie, które chcą poznawać nowe trendy w kulturze, w nauce. To są seniorki jeżdżące na spektakle teatralne na rowerach. Ale są też seniorzy, którzy są absolutnie niesamodzielni, którzy nie czują się bezpieczni, do których czasami największym problemem jest dotrzeć, czyli znaleźć ich. Osoby samotne, zamknięte w domach, co do których najważniejszym i pierwszym wyzwaniem jest to, żeby dotrzeć do takiej osoby i dopiero poznać jej wyzwania. Nie doprowadzić, nie pozwolić, żeby zostało to doprowadzone do momentu, w którym jest zapaść zdrowotna, zapaść związana ze zdrowiem psychicznym. Jedynym wyjściem jest albo STOL, czyli placówka medyczna, albo DPS, czyli Dom Pomocy Społecznej. I te potrzeby są bardzo różne i też bardzo różne są narzędzia, żeby przeciw tym wyzwaniom wyjść i rozwiązać te problemy. Na koniec zapytam, jaki jest warszawski senior? Czy jest aktywny, chętny do brania udziału w różnych atrakcjach oferowanych przez miasto? Myślę, że warszawski senior jest aktywny. Senior i seniorka to są osoby, które nie tylko widzimy wciąż na ulicy, czy na różnych wydarzeniach, czy to kulturalnych, czy wydarzeniach społecznych. To są też osoby, które widzimy, że poruszają się po mieście. Najczęściej korzystają na przykład z komunikacji publicznej. Są też seniorzy bardzo świadomi dzisiaj. Nasze dzielnicowe społeczne rady seniorów, nasza warszawska rada seniorów, ale też różne grupy skupione wokół Komisji Dialogu Społecznego, Uniwersytetów Trzeciego Wieku. To są osoby, które wiedzą, czego chcą seniorzy, domagają się tego, są naszym naprawdę niezwykłym partnerem i myślę, że można byłoby też tak śmiało powiedzieć i śmiało ośmielić wszystkich, nic o seniorach bez seniorów.